Witajcie, nadeszła ta chwila, aż dziwne, że nie zrobiłem tego wczoraj, czyli całą noc spać nie mogłem, bo jeszcze nie otworzyłem swojej nowej zabawki, a mianowicie Fluvala 307. Jest to następca modelu 306 włoskiego producenta. Różni się przede wszystkim tym, że podobno jest dużo bezpieczniejszy, czyli jest szczelniejszy, wydajniejszy. No i zobaczymy, troszeczkę inaczej jest zaprojektowane, tak? Ja już widzę pierwszą różnicę, no pompka do zalewania jest innego kształtu, tu są jakieś inne kolory. Dodatkowo koszyk cały na media filtracyjne wyciągamy za jednym zamachem, tu już widzę kolejną różnicę, jest inna jakaś gąbka, żeby woda szybciej przepływała. Tutaj mamy cały zestaw rozłożone na części, także kolejna różnica. Rurki były białe w poprzednim modelu, ale też się tak zastanawiałem, no a czy białe? Były przeźroczyste, ale po jakimś czasie w akwarium robiły się białe i podejrzewam, że to jest główny powód tego, że zostały zmienione na ciemniejszy kolor, bo po prostu pewnie to szpetnie wyglądało. Już prawie miałem kupić tą 306, ale też drapałem się w głowę, mówię, kurde, ładne, przeźroczyste rurki, ale plastikowe. Wiecie, plastik w wodzie po prostu po jakimś czasie robi się po prostu biały. No i tak chodziłem po magazynie, czekając na odbiór swojego akwarium i zrzuciło mi się w oczy na półce właśnie 307. Od razu wszedłem na internet, patrzę, kurczę, a tego za dużo nie ma. Na internecie nic po polsku, na YouTubie, w sklepach oczywiście, co niektórych już jest dostępny, na Allegro chyba znalazłem w dwóch miejscach, ale oczywiście w moim ulubionym sklepie ten towar musi być. No dobra, zabieramy się za otwieranie, tyle teorii, zobaczymy jak to wygląda w środku. Ja też oglądałem przed chwilą film taki instruktażowy po włosku. Dobrze, że YouTube tłumaczy z automatu, więc tam parę rzeczy jeszcze wyciągnąłem z tego filmu. Aj, to jest sierota. To jest sierota, jak zawsze. Widzicie, nawet nie otwierałem, czekając z tym specjalnie do tej chwili. Więc nawet nie wiem, co tam jest. Przygotowałem się chyba tylko teoretycznie, ale mam nadzieję, wystarczy. Dobra, spróbujemy to jakoś. O, patrzcie, kolejna różnica. Mamy w końcu w naszym języku jakieś napisy. Chyba Włosi nas w końcu zauważyli. Okej. Dobra, podjedziemy do góry. Tak wygląda pudełeczko. Styropianik na pewno się przyda. Już nawet wiem pod co. Ha, chyba pod skałę do akwarium będzie trochę wyżej. Dobra, i mnie się widać wszystko przydaje. Dobra, mamy tu rurę. Mamy tu rurę 17. Fluval ma taki patent, że daje jedną rurę i każe nam sobie samemu dociąć. Także to wkładamy do filtra, to wkładamy do filtra i w połowie przecinamy i mamy długość kabli. Długość rurki do akwarium. Tak, tu mamy ten zestaw właśnie nowy. Tu mamy ten zestaw właśnie nowy koloru, widzę czarnego. Wszystko czarne, nowe zawory. O tych uszczelkach to też się właśnie przed chwilą naoglądałem. Słuchajcie, producent mówi, żeby główną uszczelkę pod głowicą wymieniać raz w roku, a przy konserwacji comiesięcznej smarować olejkiem, żeby nie było problemu z przeciekającym kubłem. Wiecie, nie ma nic gorszego, jak wchodzicie rano do pokoju i macie wody po kostki, bo przecieka filtr. Co tu jest jeszcze w środku? Manual. Och, coś to ja mam free. Dodatkowo mam 2 lata gwarancji free. Tylko się trzeba zarejestrować. A, przepraszam. Tylko się trzeba zarejestrować i 2 lata gwarancji ekstra. Ile oni tu w ogóle dają? Dają na pudełku 3 lata oni sami od siebie plus 2 po rejestracji. No 5 lat gwarancji. No to jak na Włochów, to bardzo porządnie, proszę Państwa. Dobra, coś po polsku? Oczywiście, że nie. Czemu mnie to nie dziwi? Instrukcja. Powiem Wam, fajna.
fajna instrukcja. Dlaczego? Że nie jest to w formie jednej kartki, że trzeba z lupą i mikroskopem to oglądać, tylko jest to czytelne i to już mi się podoba. To już mi się podoba. Zobaczcie, mocowania do szyb. Jak otworzyć. No. Jak zamontować przewód na szybę. Piękne rysuneczki techniczne. Postarali się. Dobra, a teraz czy jest tu polski? Ha, to jest ciekawe. Skoro jest na pudełku, jesteśmy w Unii Europejskiej. Chyba, jak się nie mylę, od 2005 roku, to chyba już nas Włosi może zauważyli w tej wspólnocie. Dobra, żeby nie przedłużać, nie będę tu szukał polskiego. Ale miło by było, jakby był polski, prawda? W końcu. Dobrze, że jest na pudełku. Jest na pudełku, to jest szansa, że będzie. A jak pewnie nie ma wydrukowanej, to w internecie na bank będzie. A proszę bardzo, druga instrukcja. Proszę, zobaczcie. Podręcznik użytkownika. No, klasa. Już ich lubię. Co jest w pudełku? No zobaczcie, ten filtr tak sobie tutaj idealnie siedzi, to ja go już wyciągam. No on jest bardzo wysoki, ja mam dosyć niski statyw, więc przepraszam Was, że tak rzucam tym telefonem. Ale no nie mam jak tego złapać. Dobra, odstawmy sobie to na podłogę. Już tutaj patrzymy. Na pierwszy rzut oka. Zatrzaski szare, nie białe. Tu mamy jakiś talk. To jest pompka do zalewania. Ok. Tak, logo tam było z boku, tu jest na środku. Tyle z różnic. Na pierwszy rzut oka. Fajne, nie widać, moment. Fajne gumowe podstaweczki, mięciutkie. Już nie będę musiał podkładać szafki, tej szmatki. Zobaczcie, ten kubełek jest bardzo kompaktowy. Może na filmie tego nie widać, ale on naprawdę jest, że tak powiem, malutki, zgrabniutki. Co tu jeszcze nabazgrali? 15 W moc, praca do 35 stopni. Jak to fajnie zobaczyć inny napis niż Made in China. No nie to, że miał coś do Chińczyków, przecież oni wszystko robią prawie. Ale miło zobaczyć, że jednak coś jeszcze umiemy w tej Europie zrobić. Dobra, teraz żebym ja tego nie połamał. Bo ja mam dar taki, słuchajcie. Aha, od góry delikatnie. No i super. A pewnie się... Ach, to jest takie podwójne. Zakładamy górę. Nie, zakładamy na dół i zaciągamy. Bardzo fajny zatrzask. Powiem Wam, martwiłem się z zatrzaskami z poprzedniego modelu. Wydawały się takie, kurcze, delikatne, jakby w ogóle nie złapały. A to jest po prostu przeprojektowane, żeby nie przeciekało. W tym filmiku oczywiście, który oglądałem dzisiaj, oni tam właśnie mówili, że słuchali uwag użytkowników i spełnili tu wszystkie wymagania, żeby wygodnie się z nim pracowało. Szczególnie, że tutaj tą konserwację dosyć często trzeba robić. Dobra, otwieramy górę. Raz w miesiącu otworzyć osłonę. O. Otworzyć tą osłonę i to jest jedyny ruchomy element w filtrze, który należy raz w miesiącu wyjąć. Ła, ale mocno magnes trzyma. Naprawdę magnes jest porządny. I tutaj ten element raz w miesiącu przeczyścić, no bo żeby oczywiście nie tracić na wydajności filtra. Widzieliście, jak skoczyło, prawie mi palec ucięło. Także jest moc. Kolejna rzecz, jak wszystko we Fluvalu, wszystko jest tak zaprojektowane na wcisk, nic na siłę. Mamy po prostu nie tu naciskać, tylko środeczkiem. O, aż kliknie. Jest ok. O, kolejna różnica. Tu też było białe to w poprzedniej wersji. A tu mamy po prostu szare. Głowica leciutka. I nie zawiera nasza głowica jeszcze założonej uszczelki. Zobaczcie, tu pójdzie dookoła uszczelka. Taki o-ring. Pewno jest tutaj obok. Producent zaleca, że przy każdym otwarciu filtra uszczelkę należy nasmarować tam paroma
kropelkami smaru. Tam Fluval daje, taki daje. Można sobie kupić taki smar. Oczywiście można sobie wziąć polski zamiennik naszego polskiego rodzimego producenta, który jest troszeczkę tańszy. I dodatkowo producent też zaleca wymianę tego głównego ringu raz na rok czasu, no w celu bezpieczeństwa, żeby nam po prostu nie zalało domu. Dobra, zobaczmy co w kuble. Kubeł wygląda tak. Pierwsza różnica, jak wyciągniemy ten pierwszy prefiltr. Wcześniejszy model miał dwie takie białe gąbki. Ten ma tutaj gąbkę inną. Myślę, że jest tutaj teraz większy przepływ przez to, że ona nie idzie do końca. To też pewnie było w zamyśle producenta. Ok. Zdejmujemy osłonę. Kolejna nowość. Można te wszystkie koszyki naraz wyciągnąć w końcu. Ciach i są. Za duże to one nie są, ale mają spełnić swoje zadanie. Co tu mamy? To się pewnie jeszcze ściąga. Ok. Wiecie, nawet się ucieszyłem, bo na filmiku instruktażowym to oni dawali tu tylko węgiel. A tu mamy jakieś piękne medium. Zaraz zobaczę, co to jest dokładnie na pudełku i się dowiem. Ale to moje pierwsze zaskoczenie, bo na filmie z marca, czyli jak one weszły do sprzedaży, był dodawany węgiel aktywny. Tu oczywiście mamy ceramikę. Dosypiemy tu Matlixa, czyli zwiększymy sobie pojemność filtra przez dosypanie troszkę kamyczków. No, tu mamy watę filtracyjną, taką jakby nie fizelinę, a nie watę. Czyli już producent oczywiście powiedział, że tą watkę raz w miesiącu należy wyrzucić. Otworzyć filtr, wyrzucić. No oczywiście ja to zrobię raz na dwa miesiące, bo przecież ja otworzę po miesiącu, wypłuczę i wyrzucę dopiero następny. Piękny syf mi się zrobił na stole, że ona mnie zabije. Mamy gąbkę drobną. Ok. Drobna gąbka. Fizelinka do małych cząsteczek, czyli taka bardzo mechaniczna filtracja, i tu też gąbka i fizelina. Właśnie sobie zdałem sprawę, że nie kupiłem Purigenu, bo tak patrzę, że teraz miałbym go tu włożyć i gdzie, a go nie kupiłem. Dobra, co to jest za cudo? To się oczywiście zaraz dowiemy, bo tutaj mamy z tyłu. Z tyłu mamy opis tego medium. No to zobaczmy, co to jest. Już widzę. To jest Bioterra. Biologiczny, aktywny, naturalny coś tam. No pewnie w medium filtracyjne oczywiście. Dobra, ja byłem pewny, że to jest Zeocarb, ale nie. To będzie ta Bioterra. Oczywiście przed zamontowaniem, włączę uruchomienie filtra, należy wyciągnąć ceramikę z woreczka. Najlepiej to zrobić w łazience, przepłukać wodą z kranu, żeby nam nie zapyliło wody. Oczywiście przy co, jak to producent mówi, co półrocznej, co półrocznym serwisie tych mediów filtracyjnych, broń Boże nie płukać tego w wodzie kranowej, bo pozabijemy bakterie. Co pół roku część tej ceramiki wywalamy, nie całość, tylko część. Dosypujemy nowej i mamy zregenerowane medium z bakteriami, a nie jałowe. Ok. To medium nie musimy z woreczku wyciągać, bo widzę, jest przepływ i dobrze. No to składamy. Wiecie co, jak jest taki kompaktowy kubełek? Naprawdę, naprawdę miło się go składa, fajnie się go obsługuje, nie jest on wielki. Ładnie sobie go można złożyć. Tutaj słuchajcie, a propos parametrów technicznych tego filtra. Jakie mamy modele nowej serii? No od numeru 107 do 407. Oczywiście model 107 jest do najmniejszych zbiorników, do 130 litrów. 207 do 220, 307 do 330, no i 407 do 500 litrów. Oczywiście tutaj rozmiary rosną proporcjonalnie, tak? Najmniejszy filtr zżera 10 W. Brat bliźniak troszeczkę większy zżera też 10 W. Tu już ten mój to ma 15 W i pompę 1150 litrów. W porównaniu z największą pompą, to mamy 20 W.
i 1450 litrów na godzinę. Zobaczmy, jak się wielkość kuba różni. Od 3,9 przez 5,3, 7,3 do 9,2 litra, a pojemność mediów filtracyjnych od 2 litrów do 6. Także no, kompaktowe wymiary. Każdy na pewno coś do swojego zbiorniczka dobierze. Dobra, co mamy dalej? Uchwyty do szyby, bardzo fajny patent. To się otwiera, zatrzaskuje na wężu, nie wypada nam to z akwarium, to można przyczepić na przyssawkę. Porządnie wykonany element. Kolejna sprawa, wylot wody regulowany. No, tu czary już nie ma, ale jednak znalazłem, żeby sobie można było przeczyścić. Zobaczcie, otwierane z góry. No to jest patent. Ci Włosi. Prawie Ferrari, co? Ok, zestaw zaworów. Tym się to oczywiście blokuje w kuble, a tym się reguluje moc. Tylko teraz nie wiem, nie chcę tego na razie połamać, ale tym oto cudem regulujemy moc. No powinno się to tworzyć, tak? Tu mocujemy przewody. Zobaczcie kolejne o-ringi, na które producent zwraca uwagę i mówi, że co 3 miesiące przy otwieraniu filtra, żeby też oczywiście te dwa małe o-ringi posmarować. Tyle no, o zaworze. Nie widzę tu jakichś specjalnych różnic do poprzedniej wersji. To nie było tak, już wiem, to było tak. Dobra, kolejna rzecz, słuchajcie. Ssawka. Ssawka ma dwa patenty. Pierwszy patent. Kuleczka, nie zaśnie nam wody, no, zaśnie nam wodę, woda się nie cofnie z filtra, no bo zassać, może zassać, ok. Drugi patent, ten koszyczek jest otwierany i to mnie bardzo cieszy, bo zobaczcie, jakie tu są wielkie szparuchy. No przecież moje krewetki plus moje mądre danio zaraz się tu wpitolą i skończą w kuble, jak w poprzednim. I zobaczcie, to sobie odkręcamy, w razie to się otwiera. Tak, to się otwiera i tutaj ja do tego koszyczka tada, napcham grubo ziarnistej gąbki, dotnę i moje krewetki będą bezpieczne. Nie jest to co prawda, widzę, zaprojektowane tak, żeby to spokojnie co miesiąc otwierać, co tydzień przy czyszczeniu zbiorniczka, bo jednak jest to dosyć delikatne, a znając moje możliwości, ja to zaraz rozpitolę. Więc to dla delikatnych. Jak sobie macie rybki, no to trzeba no, większą gąbkę albo zmienić ssawkę. No ja będę ryzykował i będę tu pchał jednak. No to tyle, moi drodzy. Niestety nie podłączę tego filtra, bo nie mam gdzie. Więc tak na sucho. Jak już przyjdzie zbiorniczek, oczywiście pokażę, jak to działa. Trzymajcie się ciepło. Cześć, hej.